Marcin Bąk, zaczynamy program Wolne Głosy, a pierwszym gościem w tej części programu jest pani doktor Sabina Zalewska, psycholog. Dobry wieczór, pani doktor. Dobry wieczór. Mamy rozmawiać o emocjach głównie dotykających, przeżywanych przez naszych najmłodszych rodaków, dzieci i młodzież. I o tym nieraz już rozmawialiśmy z naszymi gośćmi w programie Wolne Głosy. W trakcie epidemii okazało się, że ci najmłodsi, wszyscy jesteśmy wystawieni na dużą presję negatywnych bodźców. Radzimy sobie lepiej czy gorzej, ale właśnie ci najmłodsi radzą sobie gorzej niż można było się spodziewać. Liczby tutaj są dość bezwzględne. Wzrosła liczba prób samobójczych wśród młodych ludzi, przypadki depresji, poszukiwanie pomocy psychologa czy psychiatry również. I pytanie, można się tego było spodziewać, czy też skala tych negatywnych zjawisk jest jednak większa niż specjaliści mogli oczekiwać? Wydaje mi się, że jest dużo większa niż mogliśmy tego oczekiwać, chociaż oczekiwać tego mogliśmy, bo taka sytuacja jak zamknięcie i to, co nas spotkało związane z epidemią, było do przewidzenia, że będzie miało swoje konsekwencje i skutki w zdrowiu psychicznym, zwłaszcza właśnie dzieci i młodzieży. Ale chyba nikt z nas nie spodziewał się, że aż tak duże, i myślę, że te skutki będą procesowe, to znaczy one dopiero teraz, kiedy jesteśmy bardziej uwolnieni, jeśli tak można powiedzieć, one wychodzą. Niestety ani nasza pomoc psychologiczna, ani psychiatryczna nie była przygotowana na taką ilość takich przypadków, i to dość poważnych. Dlatego wydaje mi się, że system nie do końca jest wydolny, po prostu nie jest w stanie przyjąć takiej ilości. Jakie są pani zdaniem najpoważniejsze problemy? No bo ja wymieniłem tu kilka takich, które przewijają się w mediach. Jak to wedle pani oceny wygląda? Oczywiście te, które pan redaktor wymienił, są najważniejsze, dlatego że one wiążą się z utratą życia i zdrowia. Myślę tutaj o myślach samobójczych i próbach samobójczych, ale proszę pamiętać, że dzieci mają dokładne plany. Rozmawiamy z nimi i to nas najbardziej niepokoi. Przewidujemy, że może zdać się coś strasznego, dlatego że one mają bardzo szczegółowe, precyzyjne plany co do tego, w jaki sposób to samobójstwo popełnią. Czasami trzyma ich, czyli nie wypełniają tego planu od razu, trzyma ich przy życiu lub niewypełnianiu tego planu jakaś tylko jedna myśl czy idea. Ale to nie jest jedyne zagrożenie, które istnieje. Tak jak pan redaktor powiedział, ilość depresji, tego, że dzieci nie chcą wychodzić z domu, nie nawiązują kontaktu, bardzo wysoki poziom lęku u dzieci. W ogóle jakaś taka dziwna nieumiejętność odnajdywania się w życiu społecznym. To, co obserwujemy w życiu społecznym, ale tutaj dziecięcym i młodzieżowym, to na przykład bardzo duże uaktywnienie hejtu, takiego, do którego... Czyli agresja. Agresji, tak. Agresji słownej, także agresji fizycznej. To też się zdarza. To jest prawdopodobnie objaw frustracji związanej z tym zamknięciem, podwyższonym poziomem lęku. A no właśnie, pani doktor, czy to nie jest tak, że nasza zwierzęca natura daje o sobie znać? Opisano w niezliczonych książkach, podręcznikach zachowanie zarówno zwierząt, jak i jesteśmy biologicznie też zwierzęciem, tak? Jednym z naczelnych. Homo sapiens jest jednym z gatunków biologicznych. Że strach jest bardzo ważnym czynnikiem w naszym życiu, w życiu różnych gatunków. Bez strachu żaden z gatunków by po prostu nie przetrwał. Ale strach wywołuje w nas reakcję jedną z dwóch. Atak albo ucieczkę. Tak? Jeżeli mamy taki bodziec lękowy, jesteśmy poddani takiemu bodźcowi, to albo atakujemy, albo uciekamy. Ten atak to może być ten hejt, o którym pani mówi. Tak? Wzmożona potrzeba ataku. Natomiast czy nie jest tak, że niemożliwość ucieczki, bo młodzi ludzie, zresztą podobnie jak starsi, bombardowani są ze wszystkich stron, jednak
informacjami negatywnymi. Czyli ten strach wdziera się wszędzie, a uciec przed nim nie sposób, bo wirus jest wszędzie, lęk przed pandemią jest wszędzie, nawet we własnym domu, we własnym smartfonie, we własnym telewizorze. Więc niemożliwość ucieczki powoduje, że ten strach no, gdzieś się musi zakotwiczyć i wywołuje takie właśnie negatywne efekty, o których teraz rozmawiamy. No z pewnością tak jest. Jeden z tych efektów, o którym mówiliśmy, to właśnie to wyładowanie na zewnątrz. Ale ten drugi efekt, o którym pan redaktor mówił, czyli tej ucieczki, dzisiaj wygląda właśnie w postaci depresji, na przykład uzależnienia od gier cyfrowych, czy bycia w necie, ale odcięcia od informacji, a rozładowania tego napięcia poprzez granie z ludźmi z całego świata. O tym też się coraz więcej mówi, że to uzależnienie jest coraz silniejsze po lockdownie u dzieci i rodzice bardzo się niepokoją tym, że dzieci aż tyle czasu spędzają w necie, grają właśnie do późna. Mamy pewne próby zaradzenia tej sytuacji podejmowane już od zeszłego roku. Ministerstwo Zdrowia inauguruje taką kampanię. Materiał krótki sobie za chwilę obejrzymy, żebyśmy no, wiedzieli, cóż to takiego jest. Kampania Powiedz, co czujesz. Znasz te emocje, prawda? Jeśli je tłumisz, nie znikają. One stają się silniejsze, a ty słabszy. Powiedz, co czujesz. Boję się. Nie radzę sobie ze złością. Nie mam siły, by żyć. Pomóż mi. Nie bój się poprosić o pomoc. Ja to zrobiłem i dzisiaj jest znacznie lepiej. Zdemaskuj emocje. To naprawdę pomaga. Jeden z bohaterów, młodych bohaterów tego spotu, tego materiału powiedział w ten sposób. Jeśli tłumisz emocje, tak, to one cię niszczą. Rzeczywiście tak jest. No tak, jeśli tłumimy emocje i nie mówimy o nich, nie rozładowujemy napięcia wewnętrznego w jakiś sposób, czyli nie radzimy sobie z nimi, to one w nas są, one nie znikną, tak jak powiedział inny bohater tego spotu reklamowego. One będą i one będą się kumulować. Wtedy wystarczy tylko, to tak jak z balonem. Balon się nadmuchuje, on już ma pewną objętość i wystarczy tylko delikatne uderzenie igły, żeby on pękł. I dokładnie tak się dzieje. Trzeba upuszczać balon emocji, czyli nie pozwolić, żeby on doszedł do takich maksymalnych rozmiarów, żeby cokolwiek wtedy, nawet niespółmiernego do tego, żeby wywołać taką reakcję, sprawiło, że będzie katastrofa. Zresztą wiele instytucji pozarządowych zajmuje się i też jest wiele akcji związanych z tym, żeby pomóc dzieciom i młodzieży. Na przykład jest taka akcja Życie warte jest rozmowy, to jest akcja Stowarzyszenia Polskiego działającego przeciwko samobójstwom i tam też prosi się i angażuje ludzi, że zanim dojdzie do tych, no nie myśli samobójczych, ale czynów samobójczych czy planów samobójczych, warto porozmawiać o tych myślach, które w głowie są. Myślę, że tych akcji jest trochę i rzeczywiście są bardzo istotne. Niestety jakoś nie widzę takiego wielkiego przełożenia na to, żeby dzieci się... A no właśnie, to jest pytanie, które kolejne, które chciałem pani doktor zadać, bo akcja Powiedz, co czujesz i te hasła w takich prostych słowach, ale no chyba przemawiające do każdego z nas, także mam nadzieję do młodszych widzów, którzy zetkną się z tym spotem, będą czytelne. Powiedz, co czujesz, powiedz, bo tłumione emocje właśnie będą działały bardzo źle na ciebie. Ale czy problem nie jest jeszcze krok wcześniej? To, gdzie ma, komu ma powiedzieć o tych emocjach ten młody człowiek, to o tym sobie porozmawiamy, ale co on ma powiedzieć, jeżeli on na przykład nie wie, co czuje, tak? Bo nie potrafi nazywać swoich emocji. Nigdy jeszcze nie nauczono go, że ta emocja to jest właśnie lęk, albo poczucie samotności, albo wiele innych rzeczy. I on nawet jeśli znajdzie kogoś, komu mógłby to powiedzieć, no chociażby własnych rodziców, to nie wie, co ma powiedzieć. Dokładnie tak jest, dlatego że ciągle mówi się o tym, że powinniśmy dzieci uczyć tych kompetencji miękkich. Czyli właśnie tego, jak sobie radzić z lękiem, jak o nim opowiadać, o stresie, mówić o uczuciach, nazywać je,
ale to jest proces, proces do dojrzałości. I jest to jakiś czas, powraca taka myśl takich dodatkowych godzin czy nawet przedmiotu z kompetencji miejskich w szkołach. Już wiele krajów się na to zdecydowało, aby dzieci właśnie nauczyły się mówić o emocjach. Tym bardziej, że teraz w ogóle mało się mówi, nie ma tej wymiany myśli międzypokoleniowej tak jak kiedyś. Kiedyś jednak to było bardziej narracyjne. Ta rodzina siadała, rozmawiała ze sobą, opowiadała o historii. Dzisiaj się rzadko tak w rodzinach dzieje. Nawet bym powiedziała żartobliwie, chociaż to przerażający obraz, że bardzo często wszyscy siedzą w swoich komórkach i coś oglądają, ale ze sobą nie rozmawiają. Więc dziecko nie ma możliwości nauczenia się, nawet na podstawie przykładu dorosłych, jak rozładowuje się lub nazywa się te emocje. Zresztą przyznam się, że zauważyłam też, że to starsze pokolenie, czyli rodziców, generalnie boi się dziecko spytać, co czujesz. No może sami mają problemy, sami nie potrafią nazwać swoich emocji, sami nie potrafią powiedzieć, co czują. Więc no jak mają ślepi prowadzić ślepców, tak? Chciałoby się biblijną frazę tutaj sparafrazować, przytoczyć. No więc może tutaj też oglądają nas i słuchają rodzice. Może to jest taki moment, żeby właśnie i do rodziców jakoś zaapelować o taką refleksję nad samymi sobą, nad tym, żeby się zaczęli uczyć, bo tego można się nauczyć, prawda? Najpierw odczytywać własne emocje, potem je nazywać, potem o nich mówić. Jeśli nasze dzieci będą widziały, tak, jak się komunikujemy ze sobą, jak mówimy o swoich emocjach, jak nazywamy swoje emocje, no to będą się tego na pewnym przykładzie uczyły. Dokładnie tak jest. Przy czym jakby wizja rodzica, który dzisiaj istnieje, to takiego silnego właśnie nastawionego na cele, który realizuje pewne potrzeby, ale nie może pokazać po sobie, że walczy z jakimiś lękami, słabościami czy właśnie emocjami, które go trawią. I bardzo często jak rozmawiam z rodzicami w poradni, to oni mówią, że oni nie wiedzą, boją się nawet, że dziecko powie o swoich emocjach, bo wtedy są zmuszeni do zrobienia czegoś z tym właśnie. A oni nie wiedzą, co z tym zrobić, bo nie wiedzą, jak u siebie to zrobić. To bardzo trudno jest im u dziecka. Więc wolą na przykład, kiedy widzą, że z dzieckiem jest coś nie tak, już profilaktycznie zadziałać, żeby zajął się kimś, ktoś inny tym dzieckiem. A czasami wystarczy tylko, żeby to właśnie zrobił rodzic. No, że to jest w ogóle błędny trochę nasz model myślenia i rozmawiania o emocjach. Pani doktor powiedziała coś takiego, że ważny jest dla wielu rodziców obraz takiego właśnie twardego, poukładanego rodzica, który nie okazuje swoich emocji. Ale wcale nie zawsze tak było w naszej cywilizacji. I ja pamiętam wielkie zdziwienie, jak po raz pierwszy zetknąłem się z lekturą Iliady w tłumaczeniu no, bardzo dalekim księdza Dmochowskiego. I tam ci herosi, którzy rzucają głazami, ciskają włóczniami, toczą jakieś tytaniczne walki ze sobą, oni bez przerwy beczą. Bez przerwy. Tam jest ciągle, wylewają łzy wzruszenia, bo zginął przyjaciel, albo w ogóle cała sytuacja tak ich wzruszyła. Oni ciągle okazują emocje, a to są najwięksi twardziele tamtej epoki. Więc może podejście do emocji wtedy było inne, było być może zdrowsze. Czy jest szansa na to, żebyśmy spojrzeli w ten sposób na emocje w XXI wieku? Myślę, że szansa zawsze jest, tylko pytanie, czy my się tego nauczymy i czy zobaczymy w takim modelu dobro wynikające dla nas i dla naszych dzieci, bo one się głównie uczą na przykładzie dorosłych, a jeśli dorośli będą jednak udawali tych twardych takich, to sobie z wszystkim poradzą, nie będą pokazywali słabości, to nauczą dzieci, że tak w życiu trzeba zawsze. I dzieci, kiedy będą ponosić porażkę, zresztą to już tak jest, kiedy ponoszą porażkę, to sobie z tą porażką nie radzą, nawet jeśli porażka nie jest współmierna do emocji, które czują wewnętrznie.
Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby tych kompetencji miękkich się uczyć, ćwiczyć. To jest rzecz, która jest do wyćwiczenia, tak? Do nauczenia i możemy to w życiu pielęgnować. No właśnie, to jest pozytywny sygnał, który pani doktor mówi. Tego można się nauczyć, nawet jak mamy jakieś deficyty, no bo każdy z nas ma, no taka jest prawda. Gdyby tak było inaczej, to świat byłby idealny zapewne. Nie byłoby wojen, kradzieży, kłamstw i wielu innych przykrych rzeczy, a mamy te deficyty, ale możemy z nimi walczyć, możemy starać się te nasze słabości przezwyciężać. I teraz przechodzimy właśnie do konkretów związanych z kampanią. Powiedz, co czujesz. Co z niej konkretnie dla nas, dla rodziców, dla dzieci, dla młodzieży wynika? Gdzie możemy się zwrócić o pomoc? No pierwszą taką jakby ostoją dzieci to są właśnie rodzice, ale jak już mówiliśmy, nie wszyscy sobie z tym radzą, ale nawet jak sobie nie radzą, to wtedy powinni poszukać pomocy dla swoich dzieci. Tą drugą grupą osób, do których powinniśmy się zwrócić, czy dzieci powinny, jeśli chcą sobie z tym poradzić, to właśnie pedagogowie, psychologowie szkolni, ewentualnie szukać pomocy w różnego rodzaju poradniach. Jest teraz coraz więcej rzeczywiście poradni, które pomagają w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Jest też masę poradni prywatnych, które ciągle szukają terapeutów. Widać to na rynku zresztą pracy wśród terapeutów, że nowe poradnie chcą zwiększyć limit przyjmowanych, powiększają limit przyjmowanych pacjentów, w związku z tym potrzebują większej ilości pracowników. Naprawdę nawet na ostatnim roku szkoły terapeutycznej można już znaleźć bardzo dobrą pracę z bardzo dobrymi zarobkami, co kiedyś było w ogóle niedopuszczalne, bo trzeba było mieć ukończoną szkołę albo masę kursów i jeszcze bardzo długoletnie doświadczenie, żeby móc w dobrych poradniach pracować. Więc ten popyt i podaż naprawdę się zwiększyły i to są miejsca, w których można szukać tej pomocy, o której mówiliśmy wcześniej. Mówi pani, popyt i podaż się zwiększyły i można na to patrzeć i optymistycznie, i pesymistycznie. Optymistycznie, no dobrze, że mamy fachowców, coraz większą liczbę, także miejsc, do których można się zwrócić. Pesymistycznie, no widocznie wzrasta niestety zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi, na tego rodzaju pomoc, terapię. Jest listopad, jest bardzo ciemno za oknami. Ministerstwo Zdrowia informuje nas o kolejnych wzrostach liczby zakażeń, niestety także hospitalizacji, niestety także zgonów. Co by pani powiedziała naszym widzom, ludziom, którzy teraz nas słuchają młodym, starym w najbliższych dniach? Jaką zachowywać postawę codzienną, żeby właśnie zachować pewne zdrowie psychiczne, równowagę psychiczną? Rzeczywiście jest teraz taki czas obniżonego nastroju. Mówi się o tej chandrze jesiennej i ona właśnie teraz będzie, kiedy już się kończą te kolory i słońce, a jeszcze zanim spadnie pierwszy śnieg, bo potem już rejestrujemy, jeśli chodzi o podwyższenie nastroju, taki lepszy nastrój. Więc to, co możemy robić, to przede wszystkim nie skupiać się na tych, ja wiem, że to nie jest łatwe, ale jeśli przychodzą nam te ciemne, niefajne myśli, to po prostu skupiać się na jakichś zadaniach albo na czymś innym, a nie starać się analizować i tak schodzić w dół, jeśli chodzi o nastrój tych negatywnych rzeczy. Otaczać się kolorami, wychodzić bardzo dużo na spacery, chociaż pogoda temu nie sprzyja, bo dotlenianie mózgu powoduje, że nie skupiamy się na tych, nie mamy tej obniżonego nastroju i skupiamy się na zadaniach, jesteśmy aktywniejsi. To też podnosi endorfiny u nas w naszym organizmie. No, możemy korzystać z gorącej czekolady, z małych przyjemności. Trochę musimy też zaakceptować, że to ciemno się robi tak szybko i ten brak światła. Ale nie będzie trwało wiecznie. Nie. Bo... Wystarczy tylko, że śnieg spadnie. Bardzo mi się podobał ten jeden z patentów. Czekałem, czy pani to powie, gorąca czekolada. Sam jestem wielkim zwolennikiem tego oręża w walce z jesienną chandrą. Pani doktor, bardzo dziękuję za wypowiedź dla Telewizji Republika. Doktor Sabina Zalewska była naszym gościem. Kłaniam się nisko. A w naszej stacji za chwilę kolejny gość, będzie to pułkownik Marek Pietrzak, rzecznik prasowy Wojsk Obrony Terytorialnej.